Witam ponownie w Amnezja Mroczny Obłęd. Jezus Maria, czemu ja muszę tę grę nagrywać? Znaczy no, filmiki nagrywać tak późną porą? No, dzięki temu, cóż, moje reakcje będą może śmieszniejsze. No, dla was. Dla mnie to trochę gorzej. Tak, do maszynowni. Tak, okej. Musimy naprawić windę, mamy już wszystkie dźwignie. Ten dziwny list przestraszył go, ale także jako jedyna rzecz oferował jakąś pociechę. Aha, pociechę. O ile dobrze pamiętam, że ci powiedziałem pomoc, albo coś w tym rodzaju. Tutaj się... raczej nie musimy niczego obawiać. Today I went to the university looking for answers. I was able to sneak into Herbert's office and pick up an address book along with some relevant textbooks. Professor Taylor at the Faculty of History was very helpful, and I managed to approach the subject of the orbs. The most interesting aspect was the prevalent trace they had left in our culture. The mythic orbs may in fact have inspired the Globus Cruciger, which so many royal regalia holds to this day. In ancient times, the orbs were held by priests as a symbol of the sun and its power. As I was leaving, I overheard a disturbing conversation. Sir William Smith, the geologist, was killed last night. Less than a fortnight had passed since I'd asked for his expertise. I know it's silly, but I can't help feeling responsible somehow. Ciekawe. Aha, jak to było? No to notatka mówiła coś o... nie to... Objawienie, ale nie to... notatki... tylko to mam? No nie gadajcie. Jakoś było, że... 8 w dół, 8 w górę... jakoś... 1... Tak się właśnie zastanawiam, czy dobrze zrobiłem. Nie, chyba nie. Kurde, jakoś myśleć nie mogę, no coś mi jest... Zaraz, weźmy raz... bo to jest oś... tak, 8... 6... oj, no i dobrze. Przepływ pary jest równy i stabilny, tak, 8 tu, 8 tu. Co jeszcze? Mogę to przekręcić, nie? Okej. Jakieś krzesiwo, a zaraz... oliwy dolejmy. Niestety szybko się kończy ta oliwa. Tak samo jak w Penumbrze szybko się kończyła. Chociaż tu są wszędzie te latarnie inne. To raczej nie muszę się martwić. Niestety tu jest ciemno już. Mam nadzieję, że coś mogę zapalić. Okej. Nie ma to żadnych krzesiw? 14 July 1839. I've read every book I can find on the subject. While rich in legend and hearsay, my knowledge is lack for the insight I crave. I've sent letters to many in Herbert's address book and received answers of varying importance. Today, I got one which differed greatly from the others. From a baron in Prussia. He said nothing about the quaint stories of priests in underground temples. He didn't even mention them. He simply wrote, "I know. I can protect you. Come to Brennenburg Castle. Signed, Alexander." What am I to make of this? Protect me from what? Is someone after me? I looked up Brennenburg and traced it to the Prussian woods near the Baltic Sea. While being the least informative letter I've received, it causes me greatest distress and interest. As I write, my thoughts are drawn to my nightmares, in which a most disturbing sound calls to me. A sound defying description. A voice from the void. The last few weeks have been awful, with so many sleepless nights dreading a repeat of those horrid dreams. Tomorrow,
I shall visit my physician, Dr. Tate, in hope that he can provide me with sedatives to help me sleep. Problemy ze snem. O! Nie pamiętam, która jest która. To będzie to, bo zaraz, tutaj potrójnego, więc pewnie trójkąt. I czterofasowego kwadrat. Okej. W magazynie znajdują się tylko dwie zapasowe dźwignie do silnika windy. Wyrzucaj tylko te, które są poważnie uszkodzone, a pozostałe trzymaj w gabinecie na wypadek, gdyby wszystkie trzy się zepsuły. Okej. O, fajnie. Akurat dwa. Krzesiwa. Od razu uprzedzając fakty, mówię, że potrzebujemy tych. Jezu, kochany, straciłem słowo. Przykładni? Dobrze mówię? Zębatek, o. Kół zębatych. Jak to mało daje? This escaped me. They're all dead. Limbs scattered, heads split down the middle, their skin flayed as if boiled. I feel like I'm falling into myself. What's happening? Sir William Smith, Professor Taylor, now Dr. Tate. Is it following me? How can it not be? It's the damn thing I brought from Africa. Something is after me. I have no choice. But to trust the Baron. He better know what he claims. If he is wrong, I suspect he'll regret it as well. Święte słowa. Aha. Jeszcze jedno. Ciekawe. A tak, musimy jeszcze tutaj paliwo wrzucić. O, świetnie, Danielu. Oczywiście jedna bryła węgla nie wystarczy. Nic tu nie ma. Chyba do trzech razy sztuka, nie? Wiedziałem. To zawsze są trzy. No i winda już chyba powinna... Wow. Ciemność listopada. Ten dźwięk taki pusty, o którym wspominał Daniel, to jest właśnie... No, ja tego nie przedstawię. Muszę sobie poprawić myszkę. O, okej. Coś mi się zacina. Nieważne. Wow! Kurwa, au! Masz parę sińców i zadrapań. Dziękuję. Wow! Sir William Smith został naznaczony. Nie mógł wiedzieć, że ten młody człowiek, który odwiedził go pewnego dnia, rzuca tak straszliwy cień. To już czytałem. Pamiętam. Dobra. Mam nadzieję, że myszka teraz nie będzie... O Chryste Panie. Mam nadzieję, że teraz myszka już nie będzie mi lagować, ponieważ potrzebuję całkowitej swobody. Ten moment, proszę Państwa. Też musi się przygotować bardzo, a tyle to bardzo psychicznie. Przejrzał księgę. Też czytałem.
Ludzie, czeka nas naprawdę niemiła niespodzianka. Jazgot mówi, że... O! Jazgot mówi, że w lepiej właśnie w takich grach człowiek czuje się w windzie. Ja go powiedziałem, wyprowadziłem go z błędu, mówiąc, że właśnie w horrorach... O. Ała! Owinął szmatkę, w której skrywał kulę. Aleksander podniósł ją, przyjrzał się jej pod światło i powiedział: zakryj ją, w ogóle jej nie odkrywaj. Nie to zgoda, wyprowadziłem z błędu, właśnie powiedziałem mu, że bardziej właśnie trzeba się czegoś spodziewać w takiej windzie. Tym bardziej w grze tego pokroju. Ludzie, to sprawdźmy. O, lekki ból głowy. Niedługo to się zmieni, niestety najgorsze. Come this way. What was that? Forgive me, I should have warned you. One of my responsibilities as a baron is that of a prison warden. This is where criminals are locked up. Like a dungeon? Very much so. Come, don't linger. Tutaj bardzo ważny zabieg. Od razu... Może... To jest swego rodzaju spoiler. Ale blokujemy tu przejście. Zaraz. Oj, nie przesunę tego, tak? Ale otworzę. Sprawdźmy, jak to się sprawdzi. Dobrze jest.